Co się dzieje dalej z życiem wierzącego człowieka? Wierzący człowiek musi wzrastać, się rozwijać. Dlaczego? Dlatego, że kiedy jesteś już nowym człowiekiem, to tak naprawdę zaczynasz funkcjonować w zupełnie nowym środowisku. I to nowe środowisko musi być tobie znane. Musisz rozumieć, jakie zasady funkcjonują w tym nowym środowisku. To nie jest środowisko natury ziemskiej. To jest środowisko natury duchowej. Wcześniej byłeś człowiekiem ziemskim. Twój duch nie był odrodzony, ale teraz odrodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś człowiekiem niebiańskim, duchowym. Wiesz, jak się przenosisz do innego kraju, to musisz poznać zasady funkcjonowania w tym kraju. Wystarczy pojechać do Wielkiej Brytanii i zobaczyć, że ludzie jeżdżą drugą stroną ulicy. I musisz się dostosować do tego, bo jeśli się nie dostosujesz, tak, to poniesiesz porażkę. Po prostu. I nie możesz powiedzieć, bo u nas się jeździ po prawej. Jeśli będziesz jeździł w Anglii tak jak u nas, to będziesz odnosił porażki. Stąd chrześcijaństwo jest związane z nauką, duchową nauką. Co za tym idzie? Ja zacząłem się uczyć, stałem się uczniem. Duch Święty, który we mnie zamieszkał, który mnie ożywił, który spowodował, że stałem się człowiekiem nieba, zaczął teraz, oczywiście za moją zgodą, uczyć mnie, jak żyć w tej nowej atmosferze duchowego człowieka. Prowadzę taki cykl tutaj, zwany, jak powiedziałem, nauczaniami wiary. I ten cykl, on podnosi życie wierzących ludzi do miejsca, w którym mogą osiągać to, czego Bóg chce. Wiecie, czego Bóg chce dla naszego życia? Absolutnego sukcesu. Tego Bóg chce. Bóg nie chce dla ciebie tyle. Bóg ci nie chce nic zabrać. Bóg się cieszy wtedy, kiedy jego dziecko żyje pełnią życia. Kiedy jego dziecko zwycięża na każdym kroku. On ratuje swoje dzieci, kiedy jego dzieci leżą nosem w błocie, ale to nie jest Boży zamysł dla Bożych dzieci. Tak jak żaden normalny rodzic, podkreślam słowo normalny, nie chce, aby jego dzieci leżały nosem w błocie. Każdy zdrowy na umyśle rodzic chce, żeby jego dzieci odnosiły sukcesy, bo to cieszy rodzica. To daje rodzicowi satysfakcję. Kiedy dziecko przerasta ojca, to jest największa radość dla ojca, dla normalnego ojca, dla normalnej matki. Bóg chce, żebyśmy wzrastali, stąd te nauczania. Dzisiaj jesteśmy w kolejnym miejscu. Dzisiaj chcę mówić na temat diabła i demonów. Święty Paweł powiedział, że działania przeciwnika są nam dobrze znane. My wiemy. Ludzie często mówią, diabeł mnie zaskoczył. Jeżeli diabeł cię zaskoczył, to oznacza, że nie znałeś jego metod działania. Mnie nie zaskakuje diabeł. On mnie nie zaskakuje. Ja się muszę zgodzić na jego działanie do mojego życia. I się, kurczę, czasem zgadzałem. Ale nie mogę powiedzieć, że mnie zaskoczył. Chrześcijanin, narodzony z Bożego Ducha człowiek, nie jest zaskakiwany przez diabła. Narodzony z Bożego Ducha człowiek ma prawo wiedzieć o tym, co robi diabeł. Mamy taką władzę,
którą w Chrystusie Jezusie nabyliśmy. Przyjaciele, zacznę od pochodzenia demonów i od hierarchii, która jest w duchowej rzeczywistości. Ja nie będę czytał tych wszystkich wersetów, które będę wam podawał, ponieważ to by zeszło zbyt długo. Ale będę wam podawał tytuły. Bardzo proszę, żebyście je notowali i żebyście sobie mogli to studiować później. I zaczynamy od księgi Ezechiela, 28 rozdziału, od wersetu 1 do 10. I ten fragment zatytułowany jest tutaj zapowiedź dotycząca księcia Tyru. Kim jest ów książę Tyru? Ten książę Tyru to człowiek, fizyczny człowiek, który zarządzał Tyrem. Pewien pogański władca, który był wrogiem Izraela. I kiedy kończy się opowieść o księciu Tyru, od 11 wersetu do 19 czytamy pieśń żałobna nad królem Tyru. A więc pierwsze 10 wersetów mówi o człowieku, księciu Tyru. Następnie jest król Tyru. Więc kim jest król Tyru? No król Tyru to demoniczna zwierzchność władająca sercem księcia Tyru. I w tej opowieści o królu Tyru zawarta jest duchowa informacja o szatanie, czy też jak ktoś woli diable. W Grece słowo diabeł występuje tylko w liczbie pojedynczej. Diabolos. Nie ma wielu diabłów, jest jeden diabeł. I to jest napisane: Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna, byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelkie drogie kamienie, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym Twoim handlu napełniałeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię pośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa Twoich win. Przy niegodziwym Twoim handlu, dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i On Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy, którzy Cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad Tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Diabolos. Kim był? Był jednym z trzech anielskich książąt, między których był podzielony cały kosmos. Zarządzał 1/3 stworzonego przez Boga Wszechświata. W tej 1/3 znajdowała się planeta Ziemia. Planeta Ziemia była miejscem, z którego Diabolos zarządzał w imieniu wielkiego Boga 1/3 Wszechświata. Był też stworzony, aby uwielbiać Boga. Był najbardziej utalentowanym ze wszystkich cherubów, czyli aniołów wyższego rzędu. Nie był aniołem najwyższego rzędu. Byli aniołowie, którzy byli ponad tymi trzema cherubami zarządzającymi wszechświatem. Był najpiękniejszy.
było w nim zawarte największe piękno, które Bóg był w stanie włożyć w stworzenie. Cała sztuka była w nim. Kiedy czytamy z oryginału hebrajskiego te zapisy, to pokazują nam one, że miał wrośnięte w siebie instrumenty muzyczne. Był jedną wielką muzyką. Na imię miał Lucyfer. Tak go nazwał Bóg. Słowo diabeł zaczyna się pojawiać w momencie, kiedy on decyduje, aby odejść od Boga. Dlaczego on decyduje, żeby odejść od Boga? Bo może. Chcę, żebyście z tego, co mówię, wyciągali też obraz, jaki jest Bóg. Bóg tworzy istoty, które są Mu posłuszne z wyboru. Bóg, który jest miłością, tworzy miłosne istoty. Głównym atrybutem istoty miłosnej jest prawo wyboru. Prawo wyboru. I Lucyfer też miał prawo wyboru. Tak jak wszyscy inni aniołowie. Otrzymał tak wiele na samym początku. Wiecie, kiedy Bóg tworzył aniołów, to nie było tak, że oni się rodzili i dorastali. Aniołowie byli tworzeni jako byty doskonałe. I w momencie stworzenia posiadały wszelki potencjał. Kiedy został stworzony Lucyfer, został stworzony z pełnym potencjałem Bożym. W ogóle cokolwiek Bóg tworzy, to tworzy z pełnym potencjałem. Kiedy rodzisz się z Bożego Ducha, rodzisz się z pełnym potencjałem. Czemu On wybiera to, co wybiera? Czemu wybiera bunt? Dlatego, że chce być jak Bóg. Wiesz, prawo wyboru, które jest włożone w istoty, które Bóg tworzy, jest nieograniczone. Nieograniczone. W Twoich marzeniach możesz być kim chcesz, wyglądać jak chcesz i osiągać co chcesz. Jeśli można w jakikolwiek sposób opisać rozmach naszych wyborów, to są to marzenia. My możemy chcieć, czego chcemy. I on też zaczął chcieć, chciał być Bogiem. On nie zamierzał usunąć Boga. Był na to zbyt inteligentny. O aniołach musicie wiedzieć to, że są czystymi intelektami. To czyste intelekty. Co to znaczy? My używamy kilka procent naszego umysłu. Kilka procent. Kilka procent. Nasz mózg jest sprawny w kilku procentach. Użytkowy jest w kilku procentach. Umysł anioła to umysł działający w 100%. To jest szok. To jest w ogóle porównanie człowieka do anioła. To jest jak porównanie w ogóle krzaczka do baobabu, jeżeli chodzi o poziom intelektualny. Więc Lucyfer wie, że nie może obalić Boga. Ale on idzie w swoich działaniach, najpierw w swoich pragnieniach, a potem w działaniach do miejsca, gdzie chce być jak Bóg. On w swojej pysze chce siedzieć z Bogiem na tronie i zarządzać wszechświatem. Nie zadowala go 1/3, którą posiada. I o Bogu musicie wiedzieć taką rzecz, że kiedy Bóg coś ci daje, to ci daje w posiadanie.
w posiadanie ci daje. To nie było tak, że Lucyfer miał się rozliczać przed Bogiem, przychodzić do Niego i tam mówić, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Nie. Boże serce to serce dawcy. I Lucyfer miał żyć pełnią życia Bożego na tym, w tym regionie Wszechświata i rozprzestrzeniać życie Boże w tym regionie Wszechświata. Miał być szczęśliwy, przez co uszczęśliwiał Boga. Taki jest Bóg. Ale on w swojej pysze, Lucyfer w swojej pysze chce siedzieć z Bogiem na tronie. No i to jest coś, co jest krokiem, jednym krokiem za daleko. Ta decyzja jego pociąga za sobą konsekwencje, które są nieodwracalne dla jego osoby. Tu jest napisane, przepadłeś na wieki. Rozumiecie? Przepadłeś na wieki. To nam daje informację o tym, że diabeł ma dzisiaj nad sobą ostateczny werdykt Boży. On jest skazany na porażkę. On jest skazany na utylizację. On jest na to skazany. On o tym wie. Bóg o tym wie. Istoty duchowe o tym wiedzą. Chcę, żebyś zrozumiał, o co chodzi z diabłem. Diabeł to postać, która nie ma powrotu. I coś ci teraz powiem o postaci, która nie ma powrotu. Postać, która nie ma powrotu, jest bezwzględna. Wiecie dlaczego, kiedy ludzie dostają dożywocie w ziemią, to określa się dla nich ewentualne warunkowe przedterminowe zwolnienie? Nawet po 50 latach. Ale mogą się o to starać. Bo w innym wypadku więzień byłby bardzo niebezpieczną postacią. Człowiek nie mający odwrotu, nie mający ani krzty nadziei na wyjście z więzienia, tak? Wychodzi i zabija strażników. Rozładowuje to, co się w nim tworzy w sposób najbardziej brutalny. Dlaczego? Ponieważ nie ma już dla niego żadnej nadziei. Taki jest diabeł. Nie ma dla niego żadnej nadziei. Dlatego Jezus o nim powiedział. On przychodzi do życia człowieka, aby kraść, zażynać, wytracać. On nie przychodzi do życia człowieka w innym celu. I teraz coś ci powiem. Jeżeli ty jako narodzony z Bożego Ducha człowiek nie będziesz wobec tej postaci tak bezwzględny, jak on wobec ciebie, to mimo, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, będziesz przegrywał. Bo on jest bezwzględny wobec ciebie. On się nie lituje. I jego nie można ubłagać. Nie można go uprosić. Trzeba go zdominować. A jako narodzony z Bożego Ducha człowiek posiadasz absolutnie wszystkie możliwości, żeby go zdominować. Jesteś dla diabła tak samo niebezpieczny jak sam Bóg, ponieważ w tobie jest Bóg. I chcę, żebyś słuchał teraz tego, co ja mówię z perspektywy człowieka, który włada nad tą istotą. On włada nad tą istotą. Chrześcijanin włada nad istotą diabła i nad istotami demonów. Jesteś szefem nad diabłem. Stoisz nad nim, a on jest pod tobą. Musisz wiedzieć, kim jest, żebyś zrozumiał, że nie możesz mieć grama litości, pobłażania, ani niczego. Rozumiesz?
co spowodowałoby, że on mógłby do twojego życia sobie wchodzić i robić co chce, ponieważ on będzie przychodził, aby cię okraść, tak? Aby cię zamordować, tak? I aby wytracić każdy najdrobniejszy element szczęścia z twojego życia. On po to będzie przychodził. Tylko po to. Coś wam powiem. Jak byłem w świecie, ja byłem bardzo odrzuconym człowiekiem. Szukałem ojca całe życie. Mój ojciec był alkoholikiem. Szukałem ojca. Oczywiście nie nazywałem tego, że szukam ojca, a szukałem ojca. Wyglądało to w ten sposób, że w sposób machinalny ciągnąłem do ludzi, którzy są silni, zdecydowani, bo mi tego brakowało w życiu. Nie miałem takiego czegoś. Czułem się bezpiecznie w obecności takich ludzi. I siedząc po raz drugi w więzieniu, poznałem takiego człowieka. Był dziwny. Siedzieliśmy w celi, gdzie siedzieli sami recydywiści. On był drobny, miał bardzo inteligentny wyraz twarzy. Nie za bardzo się odzywał do ludzi, a jeśli się odzywał, to brzmiało to troszkę w ten sposób, że jest ciut nad nimi. Dobrze wyglądał. Więźniowie zazwyczaj byli ubodzy. On miał na ręku zegarek, który nie został zabrany do magazynu, a może wydany mu z magazynu przez nieopatrzność zupełnie, ponieważ ten zegarek wart był bardzo dużo pieniędzy, nie powinni mu go dać. Ale ja na niego zerknąłem, na ten zegarek i zobaczyłem, mówię okej. I zacząłem z nim, jakby za nim wodzić w ogóle swoim sercem. Zacząłem widzieć kolejnego ojca w moim życiu. Facet był ode mnie starszy, 20 parę lat. I pamiętam, kiedyś tak sobie siedział i tak myślał, był po widzeniu z żoną swoją. I tak zapytałem go, o czym myślisz? A, mówi, mam takich trochę problemów, mówi. Wyjdę, będę musiał je załatwić. A ja mówię, a jakie masz problemy? A, mówi, mało lat, nie będę cię tam. A jest, mówi, kilku ludzi takich, którzy sprawiają mi problemy. Nie? Ja mówię, to jak chcesz, to ci pomogę. Popatrzył na mnie z takim uśmiechem i mówi, dzieciaku, jak ty mi pomożesz? A ja mówię, no jak wyjdę, to ich zabiję, chcesz? On popatrzył na mnie, żartujesz sobie? Ja mówię, nie. Mówię, zrobię to dla ciebie. Mówię, jak to zrobisz to dla mnie? Mówię, w ogóle, no nie wiem, siedzimy razem, w ogóle, wiesz. I ja miałem takie podejście do życia. Dla mnie życie ludzkie nie miało żadnej wartości. I on zaczął zwracać swoją uwagę na mnie. Zaczął ze mną rozmawiać. I powiedział do mnie tak, jak wyjdę na wolność, to pomogę ci się ustawić. Ja w ogóle nie wiedziałem, z kim mam do czynienia. Nie wiedziałem. Wychodziliśmy jednego dnia. Ja wracałem pociągiem do domu. Kiedy opuszczaliśmy bramy więzienia, pod więzieniem czekała na niego żona. W samochodzie, który kosztował więcej niż moje mieszkanie. Zawiózł mnie tym samochodem na perony i powiedział do mnie, przyjedź do mnie w przyszłym tygodniu. I pojechałem do niego w przyszłym tygodniu. Wziął mnie do swojego salonu, leżały tam dokumenty. Mówi, wiesz co to jest? Ja mówię, jakieś papiery, nie? On mówi, to są pieniądze. A ja mówię, ale jak pieniądze? On mówi, to jest plan wyłudzenia takiej a takiej kwoty z banku w Szanghaju. Mówi, ja cię nauczę zarabiać pieniądze. I on, ten człowiek, wprowadził mnie do grup przestępczych w Warszawie. Okazało się, że to był człowiek, który wylansował mnóstwo przestępców. Rozumiecie?
Andrzej Pershing skontaktował się z nim, kiedy jeszcze był kierowcą ciężarówki. To on wprowadził go do miasta. Ten człowiek, po latach, kiedy się nawróciłem, cały czas istniał w mojej głowie i kiedyś Duch Święty do niej powiedział: taki jest diabeł. To nie jest prymitywna postać z kopytami. To taki człowiek przypomina najbardziej Lucyfera. Bardzo wysoki intelekt i psychopatyczne serce. Rozumiecie? Kiedy widziałem, co on robi, byłem przerażony. Widziałem różne rzeczy. Kiedyś byłem z nim w jednym miejscu i rozmawialiśmy z pewną kobietą. Był biały dzień. I rozmawialiśmy o pieniądzach. I ona powiedziała, że nie mam na razie pańskich pieniędzy. I było to w bardzo publicznym miejscu. I on w swoim garniturze, to zresztą było jednym z jego warunków, mi powiedział, że masz wyglądać najlepiej, jak potrafisz, kiedy będziesz ze mną. I on w tym publicznym miejscu, w swoim świetnym wyglądzie, uderzył tą kobietę w twarz, także upadła tam. I stał nad nią i mówił do niej. Ja widziałem naprawdę różne rzeczy, ale to było publiczne miejsce. Ten facet budził grozę jakąś. A mówił do ciebie tak, miał trzy fakultety. Mówił do ciebie tak, jakby płynęła muzyka. Taki jest diabeł. Musisz rozumieć, z czym masz do czynienia. Dlatego tyle ci o tym teraz mówię. I musisz zrozumieć, że posiadasz absolutną władzę, żeby nad tym bytem sobie panować. Krótko powiedziawszy, jest niżej niż twoje zelówki. To teraz zobacz, kim jesteś ty. Skoro on jest niżej niż twoje zelówki, to zobacz, kim ty jesteś. I zobacz, jaki jest Bóg. Rozumiesz? To jest bardzo ważna rzecz. Studiujcie te wersety. Przestudiujcie też Księgę Izajasza, 14 rozdział od 4 do 15 wersetu. Jest tam pewnego rodzaju inne objawienie prorocze opisujące szatana. I teraz zaczynamy tak. Początek Biblii. Jeszcze raz, jaki werset? Księga Izajasza, 14 rozdział od 4 do 15. Początek Biblii. Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A ziemia była pustkowiem i chaosem. Ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii mogły upłynąć miliony lat. Między pierwszym a drugim wersetem Biblii jest okres czasu liczony w milionach lat. Nie słuchajcie religijnych zajawek, o których mówią ludzie, którzy by chcieli Boga sprowadzić do parametrów baśni. Wstał Pan jednego dnia rano, się przeciągnął i se coś stworzył. A potem poszedł spać. Wstał następnego dnia i znów sobie coś stworzył. Po 6 dniach się tak zmęczył, że odpoczął. Sto ręce opadają. Rozumiecie? To są wszystko różnego rodzaju analogie. Tylko w ten sposób ówcześni ludzie potrafili te rzeczy napisać. Potrafili tak je zrozumieć. W drugim wersecie sformułowanie, że ziemia
była pustkowiem i chaosem, jest źle przetłumaczone. Ponieważ słowo była jest słowem błędnym. W hebrajskim nie ma słowa była. Bo słowo była, to się dlatego zostało to tak przetłumaczone, bo tłumaczom nie mieściło się w głowie coś innego. Zaraz wam to wyjaśnię. Sformułowanie pustkowiem i chaosem w języku hebrajskim brzmi tohu bohu i oznacza totalne zniszczenie, zaniedbanie, rozprzężenie, zabrudzenie, rozbicie. Tohu bohu. To jest coś takiego, jakbym wziął teraz jakiś młot i zaczął rozbijać tu wszystko. Ściany, w ogóle okna i potem to wszystko byłoby tohu bohu. Tohu bohu w hebrajskim jest skutkiem. I oryginał brzmi tak. Ziemia zaś stała się tohu bohu. Ponieważ doskonały Bóg nie stworzył chaotycznej ziemi. Bóg jak coś tworzy, przyjaciele, to tworzy rzeczy doskonałe. On nie stworzył ziemi, która była rozwalona i zniszczona. Ludzie chcieliby czytać te rzeczy w ten sposób, że taka była ziemia i ten Duch Święty się tam unosi i że on tam dopiero tworzy coś. To nie tak. To hu bo hu. Stało się. Kiedy? Kiedy szatan został zrzucony na ziemię. Kiedy diabeł, zbuntowany anioł, zostaje usunięty z enklawy nieba i jedynym miejscem, na którym może funkcjonować, jest centrum jego dowodzenia nad 1/3 wszechświata sprzed swojego buntu, czyli na ziemi. To hu bo hu się stało, bo spadł tu diabeł. W swoim gniewie zniszczył to, co stworzył Bóg. Rozbił to w drobny mak. To psychopata. To psychopata. Psychopata. W pierwszej Mojżeszowej 1:28 jest napisane tak. Taki jest stan mojej Biblii. Przeczytajcie, bo mam urwany kawałek kartki. Szkoda mi tego wyrzucić, ponieważ są tam moje notatki. I chodzę z tym w ogóle. Przeczytajcie 28 werset, proszę, bo mi się wydał. Głośno, proszę, niech ktoś przeczyta. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg. Rozradzajcie się i rozmnażajcie się. I napełniajcie ziemię. Super, do tego wersetu. Oryginał mówi, napełniajcie ziemię na nowo. Tak brzmi hebrajski zapis. Ja w ogóle was zachęcam, żebyście badali rzeczy z oryginału. Zauważacie, że jest różnica? Napełniajcie ziemię. Tak to jest napisane. Ci, którzy to tłumaczyli, to oni nie mogli w ogóle jak na nowo, więc opuścili te słowo. A więc ona była napełniona, ta ziemia. Coś tam było na tej ziemi. I w wyniku, kiedy na upadku diabła, to coś zostało zniszczone. Około 66 milionów lat temu w ziemię coś uderzyło i w wyniku tego przynajmniej 75% życia została zmieciona. Naukowcy mówią, że to był wielki meteoryt. Zgadnijcie, co spadło na ziemię 66 milionów lat temu. Wściekły Lucyfer. To wściekły Lucyfer. O tym się nie chce mówić. Ludzie chcą sobie zrobić zupełnie coś innego. Chrześcijanie albo są absolutnie zdominowani przez diabła, albo uważają, że diabeł to jest jakaś popierdółka w czerwonej czapce z kopytkiem.
diabełek. Ten diabełek spadł na ziemię i zrobił taką dziurę, która się nazywa na dzisiaj Wielki Kanion. To coś tam spadło. Słuchajcie dalej, bo to jest bardzo ważna rzecz. Będziemy sięgać po tematy demonów. Musicie mieć świadomość, co to w ogóle są za byty i w jaki sposób to coś powstało. Wiemy, że Lucyfer pociąga za sobą mniej więcej 30 parę procent aniołów, którzy są pod jego władaniem. To również byli aniołowie, którzy musieli zdecydować, że pójdą za Lucyferem. A więc mniej więcej 1/3 anielskich sił Boga poszła za swoim przywódcą. Zdecydowała, że idzie za Lucyferem. Reszta została przy Wielkim Bogu. Ogólnie przyjęte zrozumienie jest takie, że demony to są zbuntowani aniołowie. Otóż to nie jest tak do końca, że demony to są zbuntowani aniołowie. Tylko jedna mniej więcej 1/4 z funkcjonujących demonów to są zbuntowani aniołowie. Wyjaśnię wam to za chwilę. Czy nie zaskoczyły was takie odkrycia naukowe, jak na przykład umieszczane na kamieniach z Ica rysunki przedstawiające istoty ludzkie o kształcie ludzkim jeżdżące na dinozaurach? To są naukowe dowody. Ktoś powie, no tak, to tam wtedy ludzie żyli. Ja mówię, nie. Ludzie nie żyli w epoce dinozaurów. To tak się uratowali różni ludzie. Różni chrześcijanie, którzy musieli tą rzecz jakoś gdzieś tam sobie wytłumaczyć. Ludzie, którzy nie chcieli być zupełnie aroganccy na to, co się dzieje, to znaleźli takie rozwiązanie. To jest nieprawda, że ludzie żyli w epoce dinozaurów. Na Ziemi, przed ludźmi, żyły istoty. I było to pokolenie przedadamowe. Kim było pokolenie przedadamowe? Pokolenie przedadamowe były to byty stworzone przez Boga, które były pod jurysdykcją Lucyfera. Lucyfer zarządzał 1/3 aniołów i zarządzał też istotami, które zasiedlały ziemię. Dzisiaj są naukowe odkrycia, odnajduje się różne stworzenia. Chrześcijanie trzymają się od tego z daleka, bo mówią, to są zwierzęta, na przykład australopitek. No to nie jest zwierzę. To australopitek. To nie zwierzę. Jakiś byt. Coś było. Czy to człowiek? Nie. Człowieka stworzył Bóg. Nie jesteśmy dziełem ewolucji. Nie zamienialiśmy się z robaczków poprzez małpki w ludzi. Kiedyś z takim jednym człowiekiem rozmawiam, bardzo inteligentnym, ja mówię, powiedz mi szczerze, tylko szczerze, jesteś inteligentnym człowiekiem. Czy ty naprawdę jesteś w stanie zrobić założenie, że twoim pra-pra-pra-pradziadkiem była małpa? No tak mówię, tak stoi myśl, ja mówię, nie, w porządku. Mówię, normalnie, szczerze, tak z punktu widzenia człowieka. Ja mówię, nie powtarzaj, mówię, po Darwinie i innych, tylko ty tak. On mówi, no nie wiem, ja mówię, nie wiesz.
wiesz. Mówię, bo to się w głowie nie mieści, prawda? Mówię, wiesz, człowieka stworzył Bóg na obraz i podobieństwo swoje. Jesteśmy na obraz Boga stworzeni. Nie jesteśmy dziełem ewolucji, ale przed nami po tej ziemi coś chodziło. Coś tu żyło. Coś tu funkcjonowało. I to coś, to było pokolenie przedadamowe. To coś w wyniku buntu diabła zostało przez Boga ukarane zniszczeniem ciała. Demony to duchy pokolenia przedadamowego, które żyją na tej ziemi. Są na trzech poziomach hierarchicznych. I to one przychodzą do mojego i twojego życia. Dręczą, męczą, chcą niszczyć. Z jakiego powodu? Ponieważ nie mają ciała, a potrzebują do tego ciała, aby być szczęśliwą istotą. One jadły, piły, kochały, uprawiały seks. Rozumiecie? Ale zabrano im ciała. Ich ciała zostały zniszczone w wyniku buntu przeciwko Bogu. Lucyfer i aniołowie, którzy za nim poszli, zostali ukarani w ten sposób, że zostają wyrzuceni z enklawy nieba. A to, co jest na ziemi w tamtym czasie, zostaje ukarane w ten sposób, że zostaje pozbawione ciała. Ale to, że coś zostaje pozbawione ciała, to nie oznacza, że to coś przestaje istnieć. Są one w Biblii nazwane sformułowaniem daimonion. Demony. O aniołach Słowo Boże mówi, że mają oni swoje ciała, że istnieje coś takiego jak duchowe ciało. Dla nas rzecz nie do pojęcia, czym jest duchowe ciało, ale aniołowie posiadają duchowe ciała. Aniołowie nigdy nie zostali pozbawieni duchowych ciał. Będę o tym mówił później dzisiaj. Ale to pokolenie zostało pozbawione ciała. I dlatego to pokolenie funkcjonuje dzisiaj na ziemi jako daimonion. Jedna z głównych zmór chrześcijaństwa. Dlatego musicie wiedzieć, że one są. Bo one tu po prostu są na tej ziemi. One nie giną. Kiedyś zginą. Ale to nie mówimy o tym, co będzie kiedyś. Mówimy o tym, co teraz się dzieje i w jaki sposób, bo będę o tym mówił na zupełnie innym nauczaniu jutro, w jaki sposób od demonów się uwalniać, jak je trzymać na dystans i w jaki sposób nad nimi panować. Demony to nie diabeł. Demony to demony. Ci z was, teraz mówię do tych z was, którzy miewacie takie rzeczy jak duchowy wgląd. Widzicie, niektórzy z was widzą od czasu do czasu duchową rzeczywistość. Niektórzy z was mogą widzieć dziwne istoty. Możecie czasami modlić się o człowieka i w wyniku na przykład zafunkcjonowania daru rozróżniania duchów będziecie widzieli, że na przykład człowiekowi na głowie siedzi małpa. Albo ma węża okręconego wokół głowy. Albo siedzi mu na plecach jakiś pająk. Będziesz zdziwiony, co to jest. Właśnie widzisz daimonion. To takie coś jest. Im bardziej prymitywne, tym bardziej szkaradne w swoim wyglądzie. W ogóle wiecie skąd na tej ziemi te różnego rodzaju bajeczne opisy troli, w ogóle jakichś rzeczy, że to się pojawiło w legendach, dziwnych stworów, krasnoludów i tego wszystkiego. Dlaczego? Bo to coś, tak?
przez wieki ujawnia się. I powstały w różnych kulturach obrazy tych zjawisk. To jest pełno tego. Rozumiecie? My nieraz mamy takie rzeczy, widzimy je. Kiedyś w naszym pierwszym kościele mieliśmy kobietę, którą przywieziono, bo pierwszy kościół założyliśmy w ośrodku dla bezdomnych. I przywieziono tam kobietę, która umierała. Taką bezdomną. Miała AIDS. Była bardzo chuda. Nie miała zębów. Nie znała Jezusa. Poszliśmy się o nią pomodlić z Agatą. I po naszej modlitwie ona w przyszłym tygodniu zeszła na nabożeństwo do nas sama. Miała w ogóle gruźlicę kości. To był szok, co z nią było. I kiedy tak siedziała sobie w rogu, bo tylko na tyle ją było stać, żeby zejść i tam siedzieć, jedna z osób od nas z kościoła miała właśnie manifestację daru rozróżniania duchów i podeszła do niej i mówi: Artur, ta kobieta jest cała okręcona drutem kolczastym. On jakby był żywy. Ja mówię: jakie masz sugestie? Bo ja tego nie widziałem. Na tym w ogóle polega współpraca. Bo ja nie widzę tego. Ja mówię, i ta osoba tutaj mówi: mam wrażenie, że powinieneś to zerwać. Dobrze. Mówię: chodź ze mną. Gdzie ten drut? Tu się zaczyna. Zapałem ten drut i go zerwałem. Mówię do niej: zerwałem? Bo nic nie widzę. Ona mówi: zerwałeś. Zniknął jej AIDS. Umarł w niej HIV. Umarł w niej wirus. Wirus był zasilany przez demoniczną siłę. Przez demona, który nią owładnął. Kurczę, ona do dzisiaj żyje. Najlepszy jest numer, bo ona była taką osobą, która mnie strasznie potem denerwowała. Ponieważ ona do tej pory jest letnia. Mieszka, żeby wam nie skłamać, mieszka w takim mieście mniej więcej 150 metrów od kościoła. Rozumiecie? Widzi kościół zielonoświątkowy tam na mnie. Widzi go z okna. Ona tam raz na miesiąc przyjdzie. Ona nie czyta Biblii. Ja kiedyś, jak jeszcze byłem raz w kościele, ja do niej mówiłem: ty, jak ja bym został uzdrowiony z AIDS, przecież mówię, ty byłaś w ogóle, to ja mówię, ja nie, ja z czystej przyzwoitości bym tego Boga po prostu tak, no, rozumiesz, o co chodzi? No, tak w ogóle, cholera, no z AIDS byłaś, zostałaś uzdrowiona, no. Co ty? To jest właśnie wolna wola człowieka. To wszystko w ogóle nam pokazuje. Ale co było? Był demon. Tak? Chcę, żebyście umieli te rzeczy sobie rozpoznać.